Witajcie, jesteśmy tutaj na pole, na gospodarstwie firmy Mróz w Aleksandrowie, niedaleko Jarocina. I dzisiaj pokazujemy tutaj koszarki nasze, które produkujemy jako firma SIP. SIP jest marka ze Słowenii. Marka SIP istnieje już 65 lat. Produkujemy przede wszystkim koszarki o szerokości robocie od 2 metry do nawet 15 metrów. Ale dzisiaj pokazujemy to, co sprzedajemy na dzień dzisiejszy najwięcej. To są koszarki dyskowe o szerokości robocie 10 metrów, bez kondycjonera. Również mamy koszarki z kondycjonerami. Kondycjonery z palcami i z walcami gumowymi. Specjalnie do na przykład motylkowatych jak lucerne. Tutaj widać, że mamy przednią koszarkę, mamy 3,40 szerokości, tył mamy 2 razy 3,40, daje razem nam szerokość robocie 10 metrów. Do tego jest potrzebny nam stosunkowo mały traktor. Tutaj używamy traktoru o mocy 144 koni. Co prawda większy traktor dałby większą prędkość i przez to większą wydajność, ale ten traktor daje sobie świetne radę tutaj. Idziemy teraz do naszej zgrabiarki dwukaruzelowej. Jest to wyrób, tak jak powiedziałem, naszej firmy SIP. Ona się nazywa Star 1030T. To jest zgrabiarka dwukarazowa na ramię z centralnym pokosem. Szerokości robocie 10 metrów. Można szerokości robocie ustalić od 8,80 do 10 metrów. Tutaj taka ciekawostka jest to, że my możemy ustalić tutaj sposób zgrabiania przez krzywkowe nastawienie. Możemy tutaj kąt tych palców dokładnie nastawić. A mamy też tutaj taką ciekawostkę dla nas, pozycje transportowe, gdzie chowają się te palce do środka. Przez to maszyna w transporcie nie stworzy żadnych zagrożeń dla piesi czy rowerzyści, czy tam inne użytkownicy drogi publicznej. Do tego jest potrzebny stosunkowo też mały traktor. Tutaj mamy akurat traktor o mocy 130 koni. Natomiast traktor 85, 105 koni jest do tego optymalny. Idziemy teraz do następnej naszą maszynę, które tutaj pokazujemy. To jest przesączacz karuzelowy Spider 1100. Spider 1100 ma 10 rotorów, czy tam karuzeli, jak to nazywamy. Każdy ma 6 ramię z palcami podwójnym. Jest to ściąganą. Jest to maszyna, która jest na swoim wózku jeździ. Przesączacz z tyłu jest, z tyłu się układa na ziemi na całej szerokości 11 metrów. 10 rotorów, 11 metrów szerokości robocie. Te maszyny produkujemy też do szerokości nawet tu 15 metrów. Ostatnia maszyna, którą my dzisiaj pokazujemy, to jest zgrabiarkę z podbieraczem. Nazywamy to u nas R. Jest to zgrabiarka, która działa inaczej niż konwencjonalne zgrabiarki karuzelowe, ponieważ ona ma podbierać tutaj, jak widać, o niskim średnicy, z palcami, które są wyginięte do tyłu, przez to pozwoli nawet pozbierać najmniejsze ilości materiału z ziemi, bez dodatkowego zanieczyszczenia pokosu. Oprócz tego ma tutaj taki dodatkowy podbieracz, który pozwoli nam nawet najmniejszej ilości materiału usunąć z tyłu do taśmy, który odkłada na bok, albo w lewo, albo w prawo. Ta maszyna tutaj ma szerokości robocze 3,5 metrowe. Ona w tym modelu występuje jako 3 metrowe, jako 3,5 metrowe. Też mamy w ofercie taka maszyna zaczepiana do tyłu traktora o szerokości 5 metrów. I ona wtedy na przykład w krajach, gdzie są duże uprawy lucerne, ona zbiera zarazem 8,5 do 10 metrów.